Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a ze mną dzisiaj to lujstwo, które się wyłączyło, nawet nie wiem, czy się włączy teraz, ale jest, o, włączyło się. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to już szybko odpowiadam, to jest Xperia Z1 Compact, nie XZ1, tylko Z1, czyli telefon, który wyszedł w 2014 roku. I czemu ja w ogóle, co ja robię w ogóle, czemu ja go w ogóle testuję, ja go nie testuję, O Jezu, włączył się. Czemu ja w ogóle o nim teraz mówię? Już tłumaczę. Mianowicie mam taką tradycję. Nie jestem Buddą jeszcze, może kiedyś, ale mam taką tradycję. Na WOŚP zawsze gdzieś tam pójdę, to coś tam wrzucę, czy jakąś zbiórkę wesprę, ale też sobie kupuję jakiś telefon. Szukam jakiegoś takiego frocika, który najlepiej działa, jakieś główienko, padełko i kupuję sobie też to za kilka dyszek, żeby to... wpadło, zwiększyło moją kolekcję. Wybrałem to. On jest w stanie takim sobie. Bateria jest napuchnięta. Jakość wykonania budzi... Jakość, ta nie, jakość wykonania. Stan jego budzi wiele do życzenia, ale to mi przeszkadza najbardziej to, że on czasem reaguje, czasem nie reaguje na dotyk i odkryłem, że chyba środkowa część ekranu jest martwa. Nie wiem, jak to możliwe, ale nie reaguje w ogóle, boki reagują. Ale wziąłem go dlatego, żeby sobie przypomnieć te trochę piękne czasy, kiedy to miał... Te telefony były czymś malutkim. Miały, on ma 4,3 cala. I to były małe telefony względem tych 5-calowców, tych gigantycznych Louis, co miały 5 cali ekran. To był malutki telefon. I ja zawsze się jarałem kompaktami. Muszę przyznać, zawsze kręciły mnie kompakty i zawsze chciałem mieć kompakta, tylko Sony miał spierdzieloną politykę, już mówię zaraz, i nigdy tego kompakta nie kupiłem, a jak wiecie, miałem XZ-kę, miałem XZ-1 i zawsze po cichu liczyłem, że może wezmę kompakta. Może wezmę kompaktową wersję, które nie różniły się dużo bebechami, miały mniejsze baterie, a i często, jak dobrze pamiętam, nawet miały lepsze czasy pracy. I miały poręczność, która była genialna. One miały wtedy po 4-6 te wersje. I były poręczne, były genialne, były świetne. I nigdy ich nie kupiłem. Zawsze brałem zwykłe wersje. Dlaczego brałem zwykłe? Bo Sony miało spierdzieloną politykę i nigdy nie promowało kompaktów. Czyli te wersje duże były dużo lepiej dostępne, w niedużo wyższych cenach, a często po jakimś czasie, jak się brało, nie na premierę, to po promocjach można było dostać je prawie w tych samych cenach, albo tam się różniły 100 zł. I wtedy większość osób mówiła, to wezmę większy, wezmę lepszy, jak mam dopłacać grosze, albo nawet nic nie dopłacać do tego. I bardzo żałuję, że Sony się na przykład nie wzięło za promowanie kompaktów wtedy, bo może ja bym miał kompakty, może dużo więcej osób miało kompakty. Chociażby takie jak ten. Ten to jest w ogóle stary, 2014. On ma IPS-a, ma 4,3 cala HD, ma X-Reality Engine, ma Triluminos, czyli technologię z Bravi, Sony. Sony się bardzo tym chwaliło, że... Coś tutaj lata. Sony się bardzo tym chwaliło, że ma rozwiązania z Bravi. Miał aparat, który ma... To były też bardzo ciekawe przypadki, bo jak wszyscy dawali po 12 megapikseli, to Sony mówiło 20. 20. Tu mamy 20,7 i wszyscy mówili po co 20. A gdy wszyscy zaczęli dawać 100, to Sony mówi 3 razy 12, po prostu zapraszam. Sony zawsze musiał iść swoją drogą i to jest niepodważalne. Tutaj jest Android 4.3 domyślnie, a Jelly Bean do 5. Jeden Lollipop, można było go upgrade'ować. On teraz, jak widzicie, no nie do końca mogę go pod... zadziałał. I widzicie, on nawet działa jeszcze tak sobie. Żałuję trochę, naprawdę żałuję, że on nie działa dobrze, że nie można skorzystać z niego, że nie, ten dotyk nie jest ok, bo chyba bym się na niego przesiadł tak na tydzień chociaż, żeby się pobawić, bo to jest świetny sprzęt. Szczególnie, że one miały... No tą poręczność, która była genialna, miały fajne baterie, miały bebechy, no tutaj powiem wam, co miało w bebechach. Snapdragona 800 i 2 giga RAMu i 16 wbudowanej. To były piękne czasy,
Cieszę się, że ten wsparł moją kolekcję. Przyznam uczciwie, że czasem mnie kusi, czy nie kupić sobie takiego kompakta, jakiegoś XZ1 kompakt, takiego starszego, żeby on działał, żeby mieć tam telefon, przejrzeć Messengera i nic więcej. Jakbym miał takiego kompakta, dostał w dobrych pieniądzach, a gdybym miał jeszcze z nowoczesnym aparatem jakimś, to bym chyba wziął i bym miał gdzieś te nowe telefony. Takie moje zdanie, a wy dajcie znać, czy znacie, czy kojarzycie, czy lubiliście serię Compact od Sony? Czy mieliście może, albo czy właśnie stwierdzicie, że jak ja, że fajnie było mieć, ale Sony spierdzieliło promocyjnie i zwykły się opłacał bardziej? Dajcie znać, bo u mnie kompakty cały czas w serduszku jeszcze gdzieś tam są technologicznym. Pozdro!